Witam bardzo serdecznie w grze Acrobatic Dogfight, więc już sobie tutaj kredyty ładuję, bo to jest gra na mamę. No, załaduję sobie tych kredytów 9. Myślę, że aż tyle nie będę rozgrywał. I jedynką zatwierdzamy gracza pierwszego. No i mamy taką zabawną gierkę na mamę, czyli na arkadowy emulator. No i mamy taki samolot, gdzie strzelamy sobie. No i tutaj musimy zestrzeliwać te samoloty, aby paliwo zbierać, czy w ogóle wszelkie obiekty. U góry, w prawym, tak jakby po prawej stronie, w prawym górnym rogu jest start i goal, czyli muszę dolecieć tam, gdzie jest goal. Jak widać, no za specjalnie szybko nie lecę, więc etap jest dość długi. Gra jest zabawna, można przeskakiwać z samolotu na samolot, tylko oczywiście musi się to udać. O, właśnie się nie udało, więc wylądowałem. Teraz mogę uciekać, skakać do kolejnego samolotu i oczywiście jeden spadochron już wykorzystałem. Na życie tych spadochronów jest 2. No i na dole mamy 2 życia. Tutaj widoczne to jest w lewym dolnym rogu. No jak na razie, o, właśnie zaliczyłem jeden strzał, więc trzeba uważać, bo za chwilę się mogę... Spróbuję skoczyć. No, jak się nie wskoczy na samolot, dobra, to kolejnego samolotu. Już nie mam więcej spadochronów, więc zeskok z samolotu to będzie kosztował mnie brzydko, ale to, no, zobaczmy. Dobra, wyskoczę, może się, no tak to wygląda, gdy się wyląduje bez spadochronu. Tam. No więc właśnie, trochę zabawne takie są tutaj tematy, ale mamy kolejne życie i lecę dalej. Na razie przyleciałem, nie wiem, 1/6 może obszaru. Generalnie nie jest to aż takie trudne, ale no trzeba uważać jednak na te... No jeszcze trzeba zestrzeliwać od czasu do czasu jakiś samolot, bo... no teraz się już pojawiają jakieś inne... No i można aż prawie do kosmosu dolecieć, jak widać. O, już zaliczyłem petardę. No i spróbuję nie dostać i dolecieć jak najdalej się da tym właśnie samolotem uszkodzonym. No już się niestety udało. No zęby wyprało mu nieźle. A i mamy żabę. No cóż. Gra do najprostszych nie należy, ale z drugiej strony nie jest aż taka niesamowicie trudna. Można też próbować iść na piechotę, chociaż różne są tam niespodzianki. Zabójcze oczywiście. Tak, teraz tutaj będą latające te. Już trochę w to grałem wcześniej, więc nieco wiem, o co tu chodzi. Teraz wyrzucają, no właśnie, krową zaliczyłem, czy czymś tam, co to tam zrzucają. Chyba to krowa jest. Można ją przyjarać, jak się w nią trafi. Tak. No, 1/3 drogi za mną. No, także cudem nie dostałem. A teraz to UFO jest takie trochę nieprzyjemne, bo zostawia takie miny. No i niestety gleba. No i cóż. Game over. Oczywiście można kontynuować, bo mam jeszcze kredyty. Na szczęście, o dziwo, jak to w tego typu grach bywa, nie zaczynam od początku, tylko zaczynam od tego etapu, gdzie dowaliłem. No właśnie z tym UFO-em to tak właśnie jest, że dość ciężko jest się przez niego przebić. Niektóre momenty są właśnie dość trudne do przejścia, niektóre są dość proste do przejścia, więc wszystko zależy, trudno powiedzieć od czego. Dobra, rozwaliłem go, ale jeszcze jeden tutaj na horyzoncie, dobra, padł. Dobra, jest na niego pewien sposób. O, dobra, teraz mamy znowu samoloty. Więc... Spróbuję wskoczyć na jakiś, ale nie udało mi się. No, niełatwo jest wskoczyć na inny samolot.
Teraz tak, tutaj mamy taką teraz arkadową zręcznościówkę, jak możemy iść na piechotę oczywiście, ale trzeba uważać, że... O kurczę. No tak, nie zdążył się rozwinąć spadochron. Nie ten przycisk sobie wcisnąłem i niestety załatwiłem się nawet z tak niskiej wysokości. No ale cóż, tak to już w tej grze jest. Taki fal start zaliczyłem. No tutaj na te samoloty można by było w sumie skoczyć. O, zestrzelił mnie! Tego się nie spodziewałem. Chociaż raz, żeby mi się udało na inny samolot skoczyć, bo to trzeba wyskoczyć i jak jest blisko samolot, to można wtedy innym samolotem latać. Ale no nie jest to takie proste. Jeszcze mi się to nigdy nie udało, aczkolwiek na pokazówce jest tutaj pokazane, że można coś takiego wykonać. No właśnie, ale to musi być... O właśnie, o, udało mi się, super, pierwszy raz. I teraz walczę innym samolotem, więc czasem jak samolot się pali, to można spróbować... Och, właśnie, albo uciec... O, no tak, dinozaur wyleciał. Nie, złe jaja, ale go zjarało. Czyli raczej jak mamy latać, to lepiej latać niż chodzić, bo niestety, ale na ziemi są bardziej niebezpieczne. No bo tutaj będę ich starał się mijać może. Udało mi się raz przeskoczyć, więc drugi raz no, może będę próbował później, gdy mi się samolot zapali. Ale jak na razie, dopóki się nie pali, to spróbuję dolecieć jak najdalej się da. Dobra, z tymi to może sobie jeszcze jakoś poradzę łatwiej. Dobra. Takie, które można sobie ominąć, to, to wystarczy, żeby tylko przelecieć i nie dać się zastrzelić. Więc jak się by, jak będzie latać jakoś, to... Dobra, już pół metek przekroczyłem, więc okej. Okay. O, patrzę, teraz mamy jakichś maruderów na... Krowy znowu latają. Muszę tu uważać, bo te krowy czasem lubią tak wypuścić tak dziwacznie. Chyba życie dodatkowe. Nie wiem. Nie wiem, co ten dźwięk. Chyba pali... Albo mi się paliwo kończyło. Chyba. O, tutaj mogłem na ten samolot wskoczyć, bo już był... O kurczę, jak mi krowa wyleciała blisko głowy. No znowu to UFO. Dobra, mam na niego sposób, więc ja sobie... O, ten jest, kurczę, dziad nieprzyjemny. Lepiej jemu uciec. Ważne, żeby nie być w jego zasięgu strzału i da się go ogarnąć, bo raczej zestrzelić to jest dość trudno. Nie wiem, czy na UFO da się wskoczyć. Nie próbowałem, powiem szczerze. No nic, jakoś lecę do przodu. Nie wiem, tam jakaś druga kreska jest, coś pokazuje mi. Dwie kreski są tak jakby, co to może oznaczać? A, tutaj dźwięk był, bo kończyło mi się już paliwo. Ale na szczęście zbiłem dwa samoloty. Dobra, może by się przeskoczył na jakiś... No nie zdążyłem przeskoczyć niestety. I żaba. Rozjechana żaba na ulicy. No tu rozpaszczona przez wysokość, tak? Okej, dobra, jadę dalej. Już niedużo zostało do końca. Ale różnie może być, więc dlatego wolę jakoś się za bardzo tutaj brawurą... No kurczę, jak rzucają. Chyba lepiej będzie gdzieś tutaj w górę lecieć. Już mi tej bombę zrzuciło. Już samolot mi się jara. Ale zobaczymy, gdzie najdalej uda mi się dolecieć. Dobra. Ajajaj, niestety. Upadek był fatalny. No cóż, game over. Oczywiście włączam sobie continue, bo już niedaleko jestem końca tej całej misji. Tak, teraz będą fruwające przez miry.
pierwsze jednak krówskim zaliczyłem. Nie wiem, czy to jest krowa, czy co to jest, ale tak mi wygląda to na krowę. Nie wiem, może w jakimś podglądzie, jak popatrzę w zwolnionym tempie, to może wtedy akurat będę... Zaraz, może tutaj uda mi się... Op! Ach, kurczę, nie. Oj, kurczę, blaszko. No i tak mnie przyjarał. Musiałbym być bliżej niego. Udało mi się uniknąć jednego trafienia, ale drugie mnie załatwiło niestety. Tak też nie wiadomo, gdzie te stwory wychodzą. Więc tutaj gra jest nastawiona na po prostu latanie, a nie na chodzenie. Też nie mówię, żeby chodzeniem nie przeszedł, może i by doszedł, ale to by było karkołomne i dużo wolniejsze niż oczywiście lotem. Nie na darmo mówią, o kurczę, wiem, dobra, to jest ten alakotek tak zwany, to jego trzeba omijać po prostu lecąc do góry. No właśnie, bo on w ten sposób... Ach. Dobra, teraz strzałka tu pokazuje, gdzie mam... No, ale już niestety... To jest, można powiedzieć, boss do pokonania. Czyli cel misji. Właściwie to nie jest boss, tylko takie se coś. Tak, które trzeba zlikwidować. Tak, trzeba po prostu... O właśnie, trafić zawodnika. I już w tym momencie zadowolony ląduje i się cieszy, misja wykonana. Victory! Zwycięstwo w pięknym stylu. 77 wrogich dronów załatwionych. Bonus. I teraz będzie Battle 2. Czy znowu wysyłają mnie na samobójczą misję. Sami nie polecą, nie? Tak jak kiedyś królowie walczyli razem ze swoim wojskiem na polu walki, a dzisiaj jak się leją, to prawda, włodarze w ciepłym foteliku, a ludzie giną. Takie jest teraz tchórzostwo. Na wojnę sam nie pójdzie jeden z drugim. Tylko ludzi wysyłają i mordują. Taka prawda. I tu jest właśnie w tej grze tak samo. Zawsze się znajdzie jakiś jeden zawodnik, który... Tak, nie mam paliwa, wiem, muszę sobie rozwalić. Jest, udało się. Samolot jest drugi, padł. Tutaj w drugim etapie, tak jak widać, wcześniej też były te samoloty, ale tu od razu już jestem atakowany strzelaniem bezpośrednim. Nie wiem, jakoś tak nie rozgrywałem już tej drugiej misji. Szkoda tylko, że tutaj, no niestety, ale grafika się nie zmienia. Jest wszystko to samo, jedynie co, to troszkę inaczej to wszystko tutaj lata. Może jest nieco trudniej, ale obiekty są, jak widać, te same. Tylko tyle, że latają innymi trajektoriami. Okej. No jakieś do góry nogami mnie pociągnął. Zagrało se i... Game over. No i można tak w sumie kontynuować, że zostało 5 kredytów. 1/5 chyba drogi dopiero za mną. No ale cóż, tak to już jest. I już mnie tutaj, prawda, zdzieliło. No teraz to jest trochę inaczej to wszystko się dzieje. Znacznie szybciej już i łatwiej jest mi zginąć
niż w pierwszej potyczce. Dobrze, rozegram to jeszcze. Nie wiem, czy tutaj uda mi się dolecieć do... no, trzeba by tutaj wyczaić po prostu... widzę, że taki lot zygzakiem całkiem dobrze się sprawdza. Ale może nie cały czas. Bo na to wygląda, że gra uczy się moich ruchów. I za jakiś czas znajduje, i to dosłownie dość niekrótki czas, znajduje sposób na neutralizację mojej taktyki. Więc muszę tak raczej... O, już mnie załatwiło, już. Teraz jeszcze UFO obsrane. No już tutaj jest zdecydowanie szybciej mnie załatwiają. Game over. Kredyty mi się kończą. No, w salonie gier to... Ten, który ma salon gier, to by się cieszył, nie? Bo trochę kasy by... by mu zostało. A, dobra. Ktoś się udał jeszcze. Jeszcze nie lubię tych dziadów, bo mają takie... Nie wiadomo, kiedy te bomby puszczą. Dobra. Przeleciałem jakiś kolejny etap. Ale no niestety... Już jest trudniej. Zdecydowanie. No i może tu na dole będą inne tematy. No, zobaczy się, jak mnie już, no już od razu. Tutaj jakieś, prawda, F-16 latają, a ja kukuruźnikiem się tutaj. Kurczę, miałem już wyskoczyć. Niestety nie zdążyłem. Szybciej mnie spucowali. Sam jeden przeciwko tylu, nie? Nie wiem, to już podwójne pociski puszczają, czy coś. Tak jakoś mi się to wydaje. Ten jak się mi uczepił koło ogona, skurczygnat. Aby dolecieć jak najdalej. Można się pochuśtać, o kurczę. Dobra, byle do samolotu. Dobra, teraz już mi nic nie zrobi. Cudem mi się to udało. Ale okej. No i trzeba pomyśleć, że gra jest fajnie przemyślana. Jak na taką, może tak powiem, ośmiobitówkę, bo to... No, tak mi wygląda na ośmiobitowy sprzęt. No, ale niestety gleba musi wreszcie bić. Bić mnie w twarz. Gleba musi bić mnie w twarz. Podczas upadku. I game over znowu. Zostały 3 kredyty. Więcej rozgrywał nie będę. I mniejsza połowa, żeby dojść do końca. Trochę szkoda mi będzie, ale żebym mu się dał. Dałem się gościowi. No, znów ta sama. Ten sam sposób zniszczenia mojego samolotu. Tak, cały czas będą to... Dobra, ja was tutaj zrobię... Co ten robi? Dobra. Widzę, że lot... To jest dobra taktyka na te samoloty.
też muszę coś zestrzelić, bo zaraz... Zaraz stracę paliwo. Dobra. Dobra, oby tak dalej. UFO. A, to jest to z laserem. Pikujemy w dół. Ach, kurczę, blaszka. Nigdy nie wiem, kiedy ten dziad wystrzeli ten promień. Dobra, ale póki jeszcze samolot w grze, tak będę miał tych dziadów. Dobra. Dobra. Albo szybko go wykończyć. Albo po prostu jak najszybciej to przelecieć. No, przelecisz, widzisz. Ten to już tak często ładuje, że... Albo może lecieć nisko. On się będzie o ziemię rozbijał. No, mam taki pomysł, ale... Czy coś z tego wyniknie? Okej, chyba mam kolejny etap. To dobrze, bo już to UFO to mnie trochę drażniło. Dobra, te samoloty tak latające mogą być. Okej, pasuje mi to. A, to wyrzucają to. Coś z tego samolotu widzę. No, teraz te tych też za bardzo za nimi nie przepadam. Ale okej. Może uda mi się dojść do... Do końca drugiego etapu. Jak się dobiję kredytów, to pewnie tak. No bo jak tak będzie tylko, to jakoś dam radę. Ale tutaj już teraz zaczynają strzelać. I zrzucać. Strzelać, zrzucać. Wszystko naraz. O. Dobra, udało się. Dobra, palę się, wiem. Wiem, że się jaram, więc... Dobra, do samolotu drugiego i wio. No jest szansa, że dolecę. Pokaże się. Gra jest naprawdę taka przyjemna w odbiorze. No. Fajna, no taka spokojna. Czyli tak, jakby kredyt kosztował, no nie wiem, 2 złote. No to dwie dychy, tak? 20 zł. No dobra, tego kotka wolę sobie ominąć. Tak. A kurczę, i tak nie gdzieś musiał trafić. Może się uda, może się uda. Chyba, że... To oznacza tylko jedno. Że tu gdzieś będzie koniec. Tam jakieś czerwone coś widziałem. Chyba koniec etapu. No, jeszcze mam jedno wrzytko. O, góra Kilimandżaro. Dobra. Znowu mamy temat. Tak, żeby tutaj i się... No, nie dać się... Dobra. Zaliczył. Tylko już poza ekranem. Ale się udało. No, ciekaw jestem, czy się tutaj zmieni plansza, czy będzie... Znaczy, chodzi mi o otoczenie generalnie, czy się zmieni. Jakby się zmieniło, to by było fajnie. To by 71 wrogów zniszczonych, tyle i tyle punktów. No to chyba trzeci etap to będzie niezła jazda. Bez trzymanki. No trochę długo to trwa, no nie da się tego przyspieszyć niestety. No raczej nic się tutaj nie zmienia, tylko mamy Battle 3,
Czyli dotąd mnie będą wysyłać, aż mnie diabli wezmą, nie? To jest właśnie to. No to dokąd? No już mnie załatwili. Już się jaram. Ajajaj, mogłem wyskoczyć. Ale jeszcze mam jakiś tam samolot, dobra, ostatni już. O, już mnie powziął, już mnie dopadł. Dobrze, tutaj się nie da zderzyć z tymi samolotami, bo jakby to jeszcze było, że się można z tym zderzać, to już by było całkiem katastroficzno, katastrofalnie. Ale i tak wcale dobrze nie jest, jak widać. Już tutaj się dzieje. Game over. Ostatni kredyt, więc oczywiście rozpocznę jeszcze w tym kredycie walkę tak z latającymi krowami. A, krowy to są. I cóż, polecam, jeśli ktoś chce sobie poszczelać, fajna gierka i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na emulator arkadowy Mamy.